Czerski, jestem redaktorem pisma Konfederacji Polskiej Niepodległej i Wolny Czyn. Otóż dzisiejsza rozprawa z powództwa pana Adama Słomki o zniesławienie nasuwa kilka smutnych refleksji na temat stanu naszego państwa. Wszyscy wiemy, że cztery główne partie, które zasiadają w parlamencie, przerzucają się różnymi oskarżeniami. Jedni się tłumaczą, że chcieli prywatyzować służbę zdrowia, później zaprzeczają, że chcieli tylko komercjalizować, zarzucają sobie różne niuanse, różne insynuacje. Są to z naszego punktu widzenia rzeczy drobne, bo jak państwo wiedzą, Dziennik Zachodni napisał po prostu o naszym liderze, że kieruje zorganizowaną grupą przestępczą i nie jest to, jak widać, dla tutejszego sądu okręgowego w Katowicach żadną przeszkodą i nie jest żadnym pomówieniem, żadnym zniesławieniem wyborczym. Także narzuca się tutaj taki wniosek o nierówności stron, nierówności praw, prawda? Tutaj ludzie, którzy pozorują różne działania państwa, którzy prowadzą do jego rozkładu, którzy przez 20 lat, proszę zauważyć, że przez 20 lat mamy ciągle do czynienia z tymi samymi ludźmi, oni mają w tym państwie pewne, no jak gdyby nadrzędne prawa. Oni są po prostu jak gdyby ponad nami wszystkimi, podczas gdy środowiska patriotyczne no, mogą być bez żadnego trudu i bez żadnej przeszkody ze strony sądów, prokuratur, ze strony organów państwa opluwane, niszczone, pomawiane. No, mam tylko taką prostą nadzieję, że ta polityka prowadzi do doszczętnego odebrania resztek wiarygodności tym organom, temu państwu, temu sądowi. Myślę, że musimy to zmienić. Jak państwo wiedzą, Konfederacja Polski Niepodległej zabiega od dawna o zmianę ustroju sądów powszechnych na bardziej wiarygodny i zgodny z naszymi interesami. Dziękuję bardzo.